witam was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do was z nowym odcinkiem serii o butach, czyli Boot Love. Pokażę wam dzisiaj kolejną parę butów, którą zamówiłam dosłownie kilka dni temu. Będzie to znowu para przeznaczona na zimę. Nie wiem jak u was, ale u mnie przez ostatnie kilka w sumie tygodni, dwa, może trzy, tak naprawdę do nowego roku, ciągle jest bardzo dużo śniegu i było dosyć zimno. Dzisiaj jest taka temperatura bardziej na plusie, więc z tej dużej ilości śniegu zaczyna robić się taka okropna chlapa. Natomiast do tej pory chodziłam w tych moich kozakach, oficerkach z Karini, które pokazywałam wam w poprzednim odcinku właśnie z serii Boot Love. I one generalnie są w porządku, są fajne, wygodne, natomiast brakowało mi takich bardziej, można powiedzieć, sportowych butów, bardziej butów w troszeczkę innym stylu, gdzieś tam, żeby właśnie pójść z dzieckiem na sanki, czy właśnie, żeby pójść na jakiś spacer, żeby pobawić się w śniegu, czy coś w tym rodzaju, no bo jednak nie zawsze te buty na tym chociażby minimalnym obcasie są najwygodniejsze. Poza tym tamte buty były dosyć śliskie, szczególnie jak właśnie były takie minusowe temperatury i ze śniegu, z jakiegoś takiego, wiecie, błota pośniegowego wchodziłam do jakiegoś sklepu, gdzie była posadzka, to w tym sklepie w Rossmanie na przykład, w jakimś Lidlu, w jakichś właśnie supermarketach czy po prostu w jakimś tam sklepie odzieżowym bardzo się ślizgałam. Dlatego w ostatnim czasie bardzo mocno czaiłam się na zakup nowej pary butów i są to takie właśnie buty w stylu bardziej sportowym, bardziej takie, można powiedzieć, do latania na co dzień. Nie są już to takie buty bardzo eleganckie. I w tym sezonie bardzo modne zrobiły się takie dosyć spore, takie dosyć obszerne, dosyć masywne trapery w różnych fajnych, pastelowych kolorach. I tego typu buty znalazłam sobie na Dizzy. I tak naprawdę już odkąd ten śnieg się pojawił, to się na nie czaiłam, ale cały czas tak nie za bardzo do niej podchodziłam. Trochę chciałam, trochę się bałam je zamówić, ale ostatnio stwierdziłam, że a zamówię, najwyżej jak mi się nie spodobają, bądź nie będą dobrze leżały na mojej nodze, to je odeślę z powrotem. I w zeszłym tygodniu przyszły do mnie takie buty. To są już buty, które ja nosiłam, więc będę mogła wam tutaj powiedzieć nieco więcej na ich temat, natomiast nie bójcie się, ja je teraz wyczyściłam, więc one wyglądają tak naprawdę jak nowe. I są to tego typu buty, są to, tak jak mówię, trapery. Na Dizzy były właśnie te błękitne, bo to jest właśnie taki delikatnie błękitny kolor. Były te błękitne, były różowe, pastelowe, były też chyba takie beżowe, o ile się nie mylę, i z jakimiś tam chyba miętowymi wstawkami. Natomiast ja ostatecznie zdecydowałam się właśnie na te pastelowe, błękitne. I muszę powiedzieć, że wyglądają naprawdę dobrze. Są nieco ciemniejsze, są takie naturalnie, są jakby już... Ich naturalny kolor jest już taki jakby nieco przybrudzony, nieco przydymiony, jest nieco ciemniejszy niż jest widoczny na zdjęciach w sklepie internetowym, natomiast zupełnie mi to nie przeszkadzało. Tak jak powiedziałam, one są dosyć masywne, natomiast sam jeden but, jeżeli weźmiemy tak sobie do ręki, no to on jest dosyć lekki, więc jakoś bardzo mocno nie ciąży na tej nodze i nie sprawia jakiegoś wielkiego dyskomfortu. W związku z tym, że są to jednak buty zimowe, to tutaj w środku są one ocieplane i to, co mi się podoba, to one są na takim bardzo miękkim, delikatnym, bardzo takim puszystym, można powiedzieć, misiu. I od razu wam mogę powiedzieć, że są niesamowicie ciepłe, bo tak jak już powiedziałam, chodziłam teraz w nich przez kilka dni i naprawdę były ciepłe, naprawdę grzeją stopy i one całe są wyłożone tym misiem, łącznie tutaj z tym językiem, boki, jak i sama ta wkładka, sama, można powiedzieć, podeszwa w środku też jest właśnie wyłożona tym misiem. Tutaj z tyłu dodatkowo to jest takie bardzo grube, nie wiem tak naprawdę czemu to służy, czy to ma być jakieś też delikatne ocieplenie, natomiast no nie widzę w tym żadnego większego sensu, nie przeszkadza mi to, ale też nie jest jakimś wielkim udogodnieniem. Są to oczywiście buty sznurowane na takiej dosyć grubej podeszwie, co mi osobiście bardzo się spodobało i szczerze mówiąc myślałam, że jeżeli ta podeszwa jest w takie wzorki, jest tak, ma takie różne żłobienia, to myślałam, że te buty nie będą się ślizgały. Natomiast nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ta podeszwa jest wykonana z czegoś takiego, z jakiegoś takiego materiału, może nie do końca dobrej jakości, to mimo tego, że ta podeszwa wygląda tak, a nie inaczej, no to te buty niestety, ale bardzo mocno się ślizgają. O tyle dobrze, że ślizgają się tylko na dworze. Nie ma tego właśnie problemu, który miałam w tych poprzednich butach, że wchodziłam do sklepu ze śniegiem na butach i te buty mi się ślizgały. Tyle dziwne jest to, że one się ślizgają na śniegu, na dworze, natomiast nie ślizgają się w sklepie, jeżeli wchodzimy właśnie na tą posadzkę, na tą terakotę.
Jeżeli chodzi o same buty tutaj, to są one wykonane z takiego skóropodobnego tworzywa, nie są one takie bardzo gładkie, nie są one takie, wiecie, lśniące, nie jest takie jakby lakierowane, są one takie jakby matowe, mają tutaj delikatnie widoczną fakturę tego ala skóry. Bardzo się bałam, że te buty będą się bardzo mocno brudzić i rzeczywiście brudzą się bardzo szybko, naprawdę wystarczy dotknąć butem o but i już jest widoczny ślad, natomiast taki jest wielki plus tych butów, że bardzo łatwo się one czyszczą. W tym momencie wyczyściłam je przed tym filmikiem po prostu szmatką nasączoną delikatnie letnią, taką ciepławą wodą, bez tak naprawdę żadnego detergentu i wszystkie te zabrudzenia zeszły i nie pozostały na nich żadne smugi, żadne plamy, nic się tutaj nie odbarwiło, więc to na pewno mogę zaliczyć na plus. Jedyne tak naprawdę, co mi się nie podoba w tych butach, to tutaj możecie już zobaczyć, że one dosyć tak niezbyt ładnie się odkształcają. Możecie tutaj zobaczyć, ja w nich chodziłam bodajże przez 2 dni, tutaj już są widoczne różne takie załamania, na tym drugim bucie też są one widoczne, no i nie wyglądają one najbardziej ładnie. Myślę, że podczas chodzenia te załamania będą się na pewno pogłębiały i boję się troszeczkę, czy to tworzywo na tych butach nie popęka, mam nadzieję, że nie. Aczkolwiek traktuję te buty jako takie buty sezonowe, tak naprawdę nie pokładam nadziei w tym, że te buty będą mi służyły przez wiele, wiele sezonów zimowych, więc o tyle dobrze. Jeżeli chodzi natomiast o cenę, to ja te buty kupiłam za 79 zł w sklepie internetowym Dizzy. Trafiłam też na promocję, gdzie była darmowa dostawa kurierem Poczty Polskiej, czyli tym Pocztexem. Natomiast z tego, co zauważyłam, one były wtedy w promocji, dlatego kosztowały 79 zł. Teraz bodajże te buty kosztują 99 zł. Szczerze powiedziawszy, 99 zł bym za nie nie dała, natomiast te 79 moim zdaniem to była cena jeszcze taka w miarę do przeżycia i za tyle jeszcze mogę powiedzieć, że tej ceny są one warte. Na pewno nie żałuję zakupu tych butów, jestem z nich zadowolona. Teraz jeszcze, kiedy zaczyna robić się ta chlapa i rano na pewno jeszcze będzie taki problem, że będą już powoli takie właśnie plusowe temperatury, gdzie to powoli się będzie w ciągu dnia rozpuszczało. W nocy pewnie jeszcze będzie łapał delikatny mrozek, więc rano może być dosyć ślisko. Więc mam nadzieję, że te buty będą dobrze mi służyły jeszcze w tym takim okresie rozpuszczenia się całego śniegu. Mam nadzieję, że już powoli zbliżamy się do wiosny i następne butlof to już będą buty bardziej wiosenne. Natomiast z tych jestem zadowolona i cieszę się, że w końcu je kupiłam i troszeczkę żałuję, że tak późno się na nie zdecydowałam. Natomiast no myślę, że teraz jeszcze przez te kilka tygodni fajnie mi posłużą. Bardzo mi się podoba ich kolor i w sumie to wszystko, co mam do powiedzenia na temat właśnie tych butów. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tego typu butach zimowych, czy jesteście fankami tego typu traperów, czy wolicie jakieś takie bardziej eleganckie, właśnie oficerki, kozaczki, muszkieterki, czy jak to tam zwał. Ja się tymczasem żegnam, zachęcam oczywiście do zaglądania na moje media społecznościowe i do subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco. Dawajcie też łapki w górę, jeżeli film Wam się spodobał i jeżeli Wam się buty spodobały i do zobaczenia już kolejnym razem, pa!